Ważna informacja, ważne oświadczenie pana przewodniczącego, bardzo proszę. Napisałem do pana Rostowskiego list. Jako kandydata Platformy Obywatelskiej do parlamentu, a również ministra finansów. Mam takie wrażenie, że przez ostatnie miesiące bardziej ta rola kandydata na posła zajmuje panu ministrowi czas i determinuje jego działania, niż to, co powinien robić w Ministerstwie Finansów. Ale dziękuję panu ministrowi za zaproszenie. Przyjmuję to zaproszenie. Bardzo chętnie będę rozmawiał o tym, co dzieje się w finansach publicznych, co dzieje się z naszym budżetem, co dzieje się z naszą gospodarką. Chcieliśmy taką rozmowę prowadzić już wcześniej. Otóż pamiętacie państwo projekt ustawy, aby powołać Radę Fiskalną, ciało ekspertów niezależnych od polityki, tak aby było stałe gremium i miejsce debaty o finansach publicznych. To się nie udało. Cieszę się bardzo, że przyczynkiem do tego zaproszenia przez pana Rostowskiego były nasze wliczenia, nasza propozycja, nasz program wyborczy i że to skłoniło w końcu pana Rostowskiego do rozmowy. Jeżeli pan minister mówi, że nasze wyliczenia są złe, niezgodne z tym, co twierdzi pan minister, to po pierwsze, jako jedyna partia opozycyjna, w ogóle jako jedyna partia, przedstawiliśmy plan oszczędności, plan konsolidacji finansów i rzeczowy program. A po drugie, jeżeli faktem jest, że nasze dane, które zbieraliśmy w najlepszej wierze o tą informację, które może otrzymać opozycja, jeżeli te dane się nie zgadzają, to znaczy, że pan Rostowski w swoim resorcie chowa trupy w szafie. I to już jest bardzo zła informacja. Zaproponowałem panu ministrowi, abyśmy spotkali się jak najszybciej w przyszłym tygodniu. Proponuję środę, godzina do dyspozycji i myślę, że to dla finansów publicznych, dla sytuacji w Polsce będzie spotkanie bardzo dobre.